Osoby dotknięte klęskami żywiołowymi lub konfliktami mają prawo do godnego życia i do pomocy. Należy podjąć wszelkie możliwe środki, by ulżyć im w cierpieniu. Minimalne standardy sfery są narzędziem do dostarczania wysokiej jakości pomocy humanitarnej. Co to jest? Jej główne przesłanie jest proste, ale ważne. Każdy człowiek na tej planecie ma prawo do godnego życia niezależnie od swojej sytuacji czy okoliczności. Jak spełnimy te misje? Podręcznik Sfera zawiera cztery minimalne standardy dla obszarów ratujących życie. Ich celem jest zapewnienie przetrwania i ochrona godności osób dotkniętych przez kryzys: 1. Zaopatrzenie w wodę, promocja sanitarna i higieny, WASH. Woda jest niezbędna. Niezależnie czy chodzi o dostarczenie ludziom wystarczającej ilości wody do picia i mycia, prawidłowe usuwanie odpadów, czy promowanie dobrych praktyk higienicznych. 2. Następnie bezpieczeństwo żywieniowe. 2100 to niezbędna ilość kalorii dziennie, by żyć godnie, ale to nie wszystko. Ważna jest również wartość odżywcza żywności. Zapewniając ludziom dostęp do żywności, dajemy im największe szanse na przeżycie. 3. Schronienie i artykuły nieżywnościowe. Każdy ma prawo do godziwego mieszkania. Minimalne standardy przypominają nam o potrzebie zakwaterowania i artykułów nieżywnościowych, takich jak ubrania, koce i pościel. Zapewniają bezpieczeństwo, bezpieczeństwo osobiste i ochronę przed klimatem, oraz zwiększają odporność na choroby. I wreszcie środki zdrowotne. Sytuacje kryzysowe zmuszają wiele osób do zamieszkiwania razem w ciasnych przestrzeniach. Choroba jest często nieunikniona. Choroby jak tyfus i malaria łatwo rozprzestrzeniają się na zatłoczonych obszarach. Należy szybko reagować na choroby i działać, aby uniknąć problemów zagrażających życiu w przyszłości. Stosowanie minimalnych standardów sfery promuje współpracę. Dzięki współpracy możemy zapewnić osobom w potrzebie najlepsze możliwe wsparcie w czterech obszarach ratujących życie. Jeśli to osiągniemy, zapewnimy prawo do godnego życia. Dowiedz się więcej tutaj.